Goście, wywiady, transmisje. www.siatkarskieradio.pl. No po pierwsze co, no gratuluję i wygranego meczu, pięknego zakończenia kariery. Dzisiaj też bardzo dobra gra, tak może króciutko o tym meczu. Cieszę się, po prostu się cieszę. To był dobry mecz w naszym wykonaniu, taki sam jak zagrałyśmy w Łodzi. Wygrałyśmy 3-0. Jeżeli mogłabym sobie wymarzyć lepsze zakończenie kariery, to chyba tylko i wyłącznie z medalem. Też nam się tak właśnie wydawało, że brakowało dosłownie tego medalu. Tak. Nie miałaś tak, że jak grałaś, to ci przelatywały te obrazki przez całą karierę, przypominałaś sobie? Nie miałam tak, ale dzisiaj był taki bardzo fajny dzień, że wszyscy znajomi we wszystkich mediach społecznościowych przypominali mi te najpiękniejsze momenty i z kadry, i z boisk Polski. Także było mi dzisiaj naprawdę bardzo miło. Kiedy tak naprawdę podjęłaś decyzję, że ta kariera zostanie zakończona? Myślę, że tak naprawdę to już od początku roku zaczynałam o tym myśleć bardzo poważnie. A główną tego przyczyną są moje problemy zdrowotne. Myślę, że po operacji nie doszłam do pełnej sprawności. Chciałabym więcej pomóc zespołowi w tym roku. No niestety mogłam tylko pomóc w tych ostatnich meczach, bo dopiero w tym momencie czuję, że jest po prostu lepiej. No i co dalej? No to musimy zapytać. Na pewno będzie chyba odpoczynek, ale gdzieś przy siatkówce będziesz dalej działać? Tak, znaczy nie wiem, tak mi się wydaje. No w końcu całe życie. Myślę, że zbyt bardzo kocham ten sport, żebym tak zostawiła wszystko z dnia na dzień. Chciałabym bardzo pracować gdzieś przy sporcie, ale na razie nie mam żadnych konkretnych planów. Być może za miesiąc, za dwa coś się wyklaruje. Na razie chciałabym odpocząć. No to jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy. No dziękuję i miejmy nadzieję, że do zobaczenia gdzieś. Na pewno do zobaczenia. Na pewno w przyszłym sezonie będę na każdym meczu Dąbrowy będę wspierać nasze dziewczyny.